Cześć, witam. Ja jestem Mateuszem Rusowiczem. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o Jeziorze Łabędzim. Tak to się w ogóle odmienia? Chyba tak. Piotra Czajkowskiego. Ale na samym początku już są problemy, bo nie wiadomo skąd się wzięła ta historia. Nie wiadomo skąd jest ta legenda, chociaż może legendę już łatwiej przybliżyć. Wydaje się, że ma jakieś źródła, co ciekawe, germańskie, że najprawdopodobniej ma konotację z legendą o rycerzu łabędziu Lohengrinie. Również taką operę skomponował Wagner. I w tych samych czasach co Czajkowski, żył taki książę w Bawarii, Fryderyk II, o jakimś tam trudnym nazwisku. On jest znany z tego, że zbudował piękne disneyowskie bajkowe zamki i że był totalnie szalony, więc niektórzy mówią, że był Ludwik szalony. Dlaczego szalony? No bo właśnie zamiast zająć się tym, że jest właścicielem w zasadzie dziedzicznym najbogatszej części Niemiec, to on sobie budował zameczki i zadłużył się pod korek, fundował Wagnerowi operę. Był przekonany, że on sam jest Parsifalem albo właśnie wspomnianym Lohengrinem, a pozwolił, żeby Niemcy się zjednoczyły pod przewodnictwem Prus. Podobno podpisując list gratulacyjny dla nowego cesarza, zrobił to tylko dlatego, że od Bismarcka dostał 6 milionów marek na pokrycie swoich długów z budowy baśniowego zamku w Alpach. I co ciekawe, nawet jego śmierć jest dziwna i zagadkowa, bo utopił się w jeziorze, tam gdzie pływały łabędzie, bo ktoś mu pomógł się utopić. No właśnie, nie wiadomo. Także ta legenda została ożywiona bardzo mocno i przywrócona do życia po pierwsze przez Wagnera, po drugie właśnie przez w ogóle osobę tego księcia i w jakiejś takiej dziwnej, zmienionej formie trafiła do Rosji. I co zrobił z nią Czajkowski? Posłuchajcie kolejnego odcinka kanału Mruz Talks. W ogóle na samym początku powiem wam, po co ja kręcę ten film, bo tak kręcę tylko o jednym balecie, potem nakręcę o drugim, albo już nakręciłem, bo tak kręcę trochę w grupach i nie wiem, w jakiej kolejności potem to wrzucam. Kręcę to po to, że jeżeli idziecie do opery, jeżeli idziecie zobaczyć ten balet, to żebyście wiedzieli, co zobaczycie. Jeżeli uczycie się, to żebyście znali potem kody kultury i odwołania, jak to jest w tym Czarnym Łabędziu, takim filmie, co to był. I w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, jak to jest, że te łabędzie są takie dramatyczne i się tańczy i łabędzie i takie tam. Czasami idziecie do filharmonii i możecie wysłuchać suity z tego. Co to w ogóle jest? O co w tym chodzi? No więc balet i suita to są dwie różne kompletnie rzeczy. Suita to jest wybór najfajniejszych kawałków z baletu, po prostu. I najczęściej cieszy się największą popularnością. A balet to jest cała historia od początku do końca, gdzie muzyka jest bardzo dramatyczna i przewodzi, ale oczywiście ważny jest też ruch i fabuła. No i właśnie, na początku, co to jest ten balet? Balet to jest taka forma teatralna, w której się tańczy. A powiedziałem, nie? No ale generalnie wiadomo, wszyscy to jakoś tak podskórnie wiemy, człowiek się rodzi z taką wiedzą, że balet to domena francuska. I we Francji, głównie w baroku, ten balet nieprawdopodobnie wykwitł. Chociaż potem w sumie też. Była to sztuka, jak większość sztuk francuskich, taka dekoracyjna. To miało być ładne. Trzeba było patrzeć, jak ludzie ładnie tańczą, jak się uśmiechają, jak skaczą i wykonują trudne, mocno sformalizowane figury. Jest w tym pewien urok, taki porcelanowy, filigranowy. Natomiast balet przyszedł też do Rosji. I w 1875 roku Piotr Czajkowski dostał zamówienie z Teatru Maryjskiego na swój pierwszy balet, właśnie Jezioro Łabędzie. I wtedy kompozytor jest kompletnym sługą reżysera. Kompozytor nie ma nic do gadania, ma tylko zrobić to, za co mu zapłacili. Ma skomponować taką muzykę, żeby się dobrze tańczyło. Ale on ma trochę inny pomysł na ten balet. On ma taki pomysł, który tak naprawdę przeobrazi ten gatunek z takiej dekoracyjnej, ozdobnej, demonstracyjnej sztuki formalnej w bardzo dramatyczne wydarzenie, w kolejny nośnik emocji, tak samo jak z symfoniami. To będzie przesycone historią, dramatyzmem, fabułą. Każdy ruch będzie dramatyczny i bardzo emocjonalny. I to zaczęło właśnie cechować balety rosyjskie. Ale jaka jest fabuła? Że jest sobie oto książę Zygfryd. I on nie ma żony. No a to źle trochę, że nie ma żony. No i w końcu ktoś mu mówi: panie, jak się nie pohajtasz, to już będzie w ogóle tragedia. Zorganizujemy ci taką imprezę, tam przyjdzie 6 dziołch i wybierzesz se jedną, będziesz pohajtany i będzie super. On oczywiście nie chce się z nikim hajtać. Widzi, że tam gdzieś lecą łabędzie, stwierdzi: pójdziemy sobie na polowanie. No
polowanie jest fajne, hajtanie jest niefajne. Więc poszedł tam zapolować ze swoimi kolegami, kolegów po drodze zgubił, przyszedł sam nad jezioro, gdzie tropił te łabędzie i nagle okazuje się, że łabędzie, kiedy myślą, że nikt ich nie widzi, zmieniają się w piękne kobitki. I zaczyna on tańczyć swój piękny taniec. I jedna z nich, najważniejsza, Odetta, opowiada mu całą historię, że zostały przeklęte przez złego czarnoksiężnika. Ten zły urok, który zamienia je w łabędzie, może zdjąć tylko ten, kto nigdy nikogo nie kochał, a kto pokocha właśnie Odettę. No oczywiście już czajmy, co się stanie, prawda? Oni tam padają sobie w ramiona, będą się kochać długo i szczęśliwie, ale jeszcze to nie wiadomo, że tak się skończy. Jeszcze nasz książę wraca na zamek. Wraca na zamek i tam jest impreza, tam jest bal i tam przychodzą kolejne z tych jego wybranek potencjalnych, żeby pokazać swoje wdzięki, jakie to są cudowne, jak to skradną jego serce. I tutaj już widzimy, co jest źródłem tych tańców egzotycznych z suity, że tam są jakieś neapolitańskie, jakieś takie tam, bo właśnie ona przyjechała, każda jedna z innego krańca świata. I na tym przyjęciu też pojawiają się znani youtuberzy z całego świata i mówią, proszę, subskrybujcie mój kanał. No i właśnie książę tak subskrybuje każdemu kanał i go docenia i jest tak miło. Więc wy też tak zróbcie. Ale Siegfried nie wie, że jest tam też córka złego czarnoksiężnika, która udaje Odettę i ma nawet tak samo na imię prawie, Odil. On się nabiera, wybiera tą udawaną Odettę, ślubuje jej miłość i wtedy zorientował się, co się stało. Już nie pamiętam, albo coś tam się przemieniło, albo coś się pokazało. W każdym razie on już wie, o co chodzi. Ucieka stamtąd, biegnie nad jezioro, tam jest Odetta, wszystko jej mówi, ale ona mówi, że niestety już wybrał i wszystko stracone, a ona nie chce być łabędziem już nigdy i woli zginąć i się zabija. Ale on ją kocha, więc on z prawdziwej miłości też się zabija, żeby z nią być. Z tego powodu okazało się, że to była prawdziwa miłość, więc czary czarnoksiężnika nie mają już mocy. Wszystkie inne kobiety przemieniają się z powrotem w kobiety. Wszystkie inne łabędzie przemieniają się z powrotem w kobiety i w ostatniej scenie widzą, jak Odetta i Siegfried idą do nieba i się kochają na zawsze. No i to jest taka opowiastka o miłości, mogłoby się wydawać, ale tutaj ma tak naprawdę bardzo głębokie wartości poukrywane.
Bo po pierwsze oczywiście prawdziwa miłość, ale jest też motyw po pierwsze męstwa, tego, że taki prawdziwy macho, co to poluje na łabędzie i generalnie nie chce się z nikim hajtać, to po pierwsze, że on znajduje prawdziwą miłość, a po drugie, że ta jego męskość i agresywność nie jest tu na pierwszym planie, że znacznie ważniejsza jest pewna delikatność i wysublimowanie łabędzi i tych głębokich uczuć, a nie tylko wartości rycerskie. To znaczy, wartości rycerskie właśnie się w tym objawiają, że on pozwala sobie na słabość. I fajnie nawet, jeżeli widzi się coś takiego, co może nam się wydawać sztampowego i prostego, żeby nad tym sobie trochę podumać, bo naprawdę dobre wartości tam są ukryte. I tego wam życzę serdecznie. Do zobaczenia.